Dla Adriana fryzjerstwo to nie tylko zawód, lecz przede wszystkim pasja. Teraz ma możliwość doskonalenia swych umiejętności. Zadbała o to szkoła. Adrian z takich praktyk jest bardzo zadowolony. Na pewno wiele nowości, wiele jakichś takich rzeczy, których tutaj na warsztatach się nie możemy nauczyć, na projekcie możemy poznać. Fryzjerstwo chyba takim zawodem, przez które przez całe życie możemy się czegoś nowego uczyć, więc ciągle są jakieś nowości, które możemy poznawać. No i tutaj właśnie profesjonaliści nam pokazują różne nowości, różne nowinki. Realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w dawnym zespole szkół nr 4 projekt Staż Praca Kariera skierowany jest przede wszystkim do uczniów uzdolnionych, wykazujących się predyspozycjami do wykonywania zawodu. W szkole wybrano najlepszych, aby dać im szansę podniesienia umiejętności. Mamy 32-godzinne warsztaty z lokalnymi pracodawcami. Dzisiaj akurat w niedzielę mamy zajęcia fryzjerskie. W soboty są to również zajęcia z zakresu mechaniki samochodowej. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Pokazuje też, że w Ostrowcu nie brak uzdolnionej zawodowo młodzieży. W tej chwili mamy drugą edycję. W pierwszej edycji mieliśmy 38 uczestników, w tej chwili 34 uczestników. Także w sumie 72 osoby zostały objęte wsparciem. W projekcie chętnie udział wzięli też właściciele salonów fryzjerskich z Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest to dla nich szansa na przekazanie swojej wiedzy młodszym oraz okazja do przyjrzenia się młodym talentom. Profesjonaliści chętnie też czerpią z doświadczeń młodzieży. To dla mnie nowe wyzwanie. Dla mnie to też jest nowe doświadczenie. Ja sama uczę się nowych rzeczy od dziewczyn, od młodych dziewczyn. Myślę, że to jest fajna dla nas przygoda i dlatego spróbowałam wziąć udział w takim projekcie. Uczestnicy projektu poważnie myślą o swojej przyszłości. Wobec projektu mają określone oczekiwania. Chcieliby dobrze wykonywać swą pracę. Oczekuję czegoś, co bym się nauczyła poza szkołą, bo wiadomo, takie kursy to jest duża ilość pieniędzy, a my mamy tutaj to za darmo, szkoła nam to organizuje, także no to jest jakieś takie predyspozycje dla nas też. Dostajemy jakieś kwalifikacje, no, czegoś się możemy przede wszystkim nauczyć, więcej niż w szkole. W ramach projektu młodzież ma szansę wziąć udział w szkoleniu z zakresu BHP. Taka wiedza przyda im się w przyszłości, gdy już staną się pracownikami. Pozwoli to młodym ludziom nabyć podstawowej wiedzy w zakresie po prostu BHP. Jak mają funkcjonować w zakładach pracy, do czego po prostu tutaj nabierają wiedzy ogólnej i również będzie instruktaż dotyczący po prostu pracy na stanowisku fryzjera. Projekt oferuje nie tylko zdobycie nowych umiejętności, ale daje też szansę najlepszym na praktyki poza granicami kraju. To dodatkowo podnosi jego atrakcyjność i daje większe możliwości nauki zawodu.